Trwa mundial. Czy kibicujesz polskiej reprezentacji? No tak, ja właśnie przyjechałam prosto z meczu Polska-Senegal 2-1. Ale chłopcy, niczym się nie przejmujcie, będzie tylko lepiej, a nawet jeżeli nie, to nic się nie stało i tak was kochamy. Który z naszych piłkarzy jest najprzystojniejszy? O nie, no nie wiem, który najprzystojniejszy. No przecież wszyscy są przystojni. No Błaszczykowski, Lewandowski. Nie mam nawet słów po prostu, żeby wszystkich... Nie umiem wyróżnić, no. Wszyscy są przystojni. Tak, właśnie przyjechałam tutaj prosto po meczu. Zdążyłam tylko zmienić stylizację. No, podczas meczu były spore emocje. Bardzo się cieszę, że Krychowiak na koniec strzelił tą jedną bramkę, która da nam nadzieję na kolejne mecze, że mamy szansę, ponieważ nie ukrywam, że po pierwszej połowie byłam nieco załamana, aczkolwiek nadal miałam nadzieję i ta jedna bramka daje ją nadal. Ja nie jestem fanką w ogóle specjalnie piłki nożnej naszej reprezentacji, ale kibicowałam Polsce przede wszystkim, bo jednak jestem patriotką i mówię, kurczę, musimy dać siebie wszystko, naprawdę, ale byłam cholernie wściekła. Ja się nie znam na piłce nożnej, ktoś może powiedzieć, Boże, bo to nie jest... Oczywiście to nie, wiesz, to nie jest takie proste, będąc tam i to jest cholerny wysiłek, ale tak się czasami zastanawiam, nie będę mówić rzeczy, których mogłabym potem żałować albo będą wyjęte z kontekstu, po prostu jestem wściekła. Ale liczy pani, że mamy jeszcze szansę w tym mundialu? Szansa zawsze jest, ale nie wiem, czy ona zostanie wykorzystana, tego nie wiem. Wydaje mi się, że my po prostu nie potrafimy pracować chyba zespołowo. I to nie tylko chyba tyczy się piłki nożnej, to jest na wielu płaszczyznach życia. Czy aż takim bardzo wiernym, to nie wiem, ale bardzo mocno kibicuję chłopakom. Wiem, że dzisiaj jest żałoba narodowa niemalże, bo chłopcy przegrali 2-1 z Senegalem i to jest smutna wiadomość, ale jeszcze nie odpadli, więc dopóki będą, życzę im, żeby zaszli jak najdalej. To jest bardzo dla nas, Polaków, ważne i trzymam za nich kciuki.